Cześć, ja nazywam się Piotr Marcin i witam Cię w kolejnej części naszego wideo poradnika pokazującego modelowanie parametrycznej wiaty w programie Dynamo. Linki do poprzednich części znajdują się w opisie tego filmu. Jeśli podoba Ci się taka tematyka, zostaw suba, lajka i komentarz. W tym materiale zostało nam do przygotowania ostatni element geometryczny naszej wiaty, mianowicie gałęzie, które będą podpierały nasze łuki. Dziś to operacja najbardziej skomplikowana, więc żeby je zrobić, będziemy musieli wykonać kilka operacji pomocniczych, więc zacznijmy od początku. Po pierwsze, żeby zdefiniować nasze gałęzie, które będą właśnie, powiększę sobie troszkę ten model, które będą znajdowały się tutaj w brakującym miejscu, czyli pomiędzy punktami wieńczącymi nasze słupy, a łukami, które się tutaj rozpościerają. Aby je przygotować, będziemy potrzebowali mieć punkty końcowe tak naprawdę tych słupów, czyli jak tutaj wcześniej w poprzednim skrypcie braliśmy punkty początkowe do stawienia stóp fundamentowych, teraz znajdziemy sobie analogiczny węzeł, tylko punkty końcowe, czyli curve endpoint i podłączymy sobie go do słupów, dostaniemy punkty na w rzędzie pierwszym i w rzędzie drugim, w rzędzie lewym i w rzędzie prawym. Jeśli mamy rząd lewy i rząd prawy, możemy sobie te rzędy wydzielić, żeby mieć je w osobnym miejscu, więc zróbmy to przy pomocy code bloka, więc dwa razy sobie kliknijmy w wolną przestrzeń. Dajmy sobie jedno, że to jest x od 0 i to będą właśnie punkty góry słupów po lewej stronie. I całość tą możemy skopiować, wkleić tutaj jeszcze raz i wpisać, że są to tym razem dla indeksu pierwszego, są to punkty góry słupów po prawej stronie. Dam sobie jeszcze średnik, żeby wszystko działało poprawnie i gdy sobie tak to zrobię, no to dostajemy te wszystkie punkty, które nas będą interesowały. Tak naprawdę punkty, które już mamy, mamy wszystkie, ponieważ mamy punkty tutaj na łukach, więc z którymiś z tych punktów to połączymy. Mamy punkty na górze słupów. Nam zostaje ostatnia operacja, czyli po pierwsze wyselekcjonować te punkty, które nas interesują. My będziemy łączyli do punktu, który jest jako drugi, jako czwarty na każdym z łuków, czyli ten punkt ominiemy, połączymy z tym punktem. Może tak to pokażemy. Ten punkt ominiemy, połączymy z tym, ten ominiemy, połączymy z tym. I z drugiej strony analogiczna sytuacja, z tym punktem nie połączymy, z tym połączymy, z tym nie połączymy i z tym połączymy. To jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. Drugą rzeczą będzie przypisanie dobrej ilości punktów do jednego słupa. Więc po pierwsze podzieliliśmy sobie punkty na rzędy lewe oraz prawe. Teraz będziemy chcieli to zrobić tak, żeby podzielić te elementy na odpowiednią ilość tutaj punktów. Więc żeby to zrobić, jeszcze raz sobie uporządkuję trochę ekran i skorzystamy sobie tym razem z węzła list get item at index i my będziemy brali sobie punkty, które nas interesują, czyli punkty wzdłuż łuków, czyli tutaj z grupy geometria płatwi przed jeszcze transpozycją tej listy, z tej listy będziemy brali elementy, które znajdują się na odpowiednich indeksach, ale nie będziemy pracowali na trzecim poziomie tej listy, tylko musimy przejść na poziom drugi, ponieważ chcemy to znaleźć dla każdego z tych łuków. Dlatego ja sobie tutaj to oddalę i ustawię sobie, żeby pracować na drugim poziomie. Z których indeksów będziemy chcieli brać punkty, tak jak wspominałem, będziemy chcieli brać punkt drugi i czwarty, więc musimy odpowiednio wybrać indeksy pierwszy oraz trzeci, ponieważ tutaj w Dynamo elementy indeksowane są od zera. Jeśli tak to wybierzemy, no to widzimy, że dostaliśmy tutaj punkty po tej stronie. No i musimy sobie taki węzeł skopiować, żeby dostać sytuację analogiczną, teraz tylko dla trójki. To sobie pozwijam. Czyli punkty tutaj, w tym rzędzie i w tym rzędzie. Widzimy, że punkty trafiły na jedną listę i my, jak wspominaliśmy, chcemy to podzielić tak, żeby trzy punkty przypadały na jednego słupa, więc tą listę musimy sobie pociąć. Więc znajdujemy węzeł, który nam w tym pomoże, list chop. Potnie nam te listy na listy 3 o długościach 3 elementów, ponieważ tyle potrzebujemy mieć punktów na pojedynczy, może tak to zrobimy, tyle potrzebujemy mieć punktów na pojedynczy słup. No i widzimy, że dostaliśmy właśnie listy
które są już zrobione w sposób poprawny, czyli 3 punkty przypadają nam pojedynczego słupa. Zostaje nam ostatnia rzecz do zrobienia, czyli wstawienie gałęzi i znowu skorzystamy z węzła do wstawiania gałęzi pomiędzy punktami. W tym przypadku będziemy definiować je przy pomocy punktu początkowego oraz punktu końcowego. Punkt końcowy mamy, są to punkty wzdłuż łuków, czyli tutaj widzimy, że po 3 punkty za każdym razem i te 3 punkty będziemy za każdym razem chcieli połączyć z odpowiednimi tutaj punktami wierzchołków słupów, więc wybieramy sobie najpierw, że elementy z lewej strony i łączymy to w taki sposób. Ten węzeł możemy sobie skopiować i tutaj dać to, podłączyć to w taki sposób. Teraz jeśli przejdziemy sobie do naszego modelu, to widzimy, że te gałęzie już nam powstały, czyli widzimy, że jeden słup ma 6 odnośników tutaj, z którymi się łączy z łukami. Wyczyśćmy sobie troszkę ten model, trochę ten skrypt, żebyśmy mogli zrobić analogiczną operację z drugiej strony, więc zaznaczmy sobie to, co tu stworzyliśmy, czyli po pierwsze tu sobie stworzymy, że to są wierzchołki słupów. I tutaj tą całą listę możemy sobie stworzyć, że są to, damy sobie Ctrl G, linie gałęzi po lewej stronie. Po lewej stronie wiaty. Całość teraz możemy sobie skopiować, ponieważ praktycznie wykonamy analogiczną operację po drugiej stronie, więc całą grupę kopiuję, wklejam sobie tutaj niżej. Mianowicie, jeśli przejdę sobie jeszcze raz do widoku tła, albo nawet nie będę przechodził, widzimy, że braliśmy punkt z indeksu pierwszego i z indeksu trzeciego i chcemy to zrobić analogicznie, tylko że symetrycznie po drugiej stronie. Moglibyśmy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób, z którego nie skorzystamy, to po prostu policzyć, ile jest elementów i najpierw wziąć element z indeksu ostatniego minus 1, a potem z ostatniego minus 3. My tego nie zrobimy. My, skoro tutaj został przyjęty, po tej stronie został przyjęty początek łuku, to my teraz ten łuk odwrócimy, tak żeby początek łuku znalazł się tutaj, więc całą krzywiznę odwrócimy i będziemy brali elementy z tych samych indeksów, więc po prostu po odwróceniu łuków będziemy brali dalej elementy z indeksu pierwszego oraz trzeciego. Żeby odwrócić te łuki, skorzystamy z węzła list curve reverse, więc przy jego pomocy odwrócimy sobie łuki. Więc musimy sobie znaleźć teraz odpowiedni węzeł, czyli jeszcze raz tutaj węzeł curve point add parameters w grupy geometrii płatwi. Łączymy go tutaj. Tak, tylko tutaj nie odwracamy całej krzywizny, tylko odwracamy listę z tymi elementami, więc muszę zmienić sobie węzeł jako właśnie list reverse i tak to podłączyć. Jeśli tak to podłączyłem, to jeszcze nie jest do końca dobrze, ponieważ ja nie chcę jakby zmienić kolejności wszystkich łuków. Ja chcę zmienić listę kolejności punktów w obrębie łuków, więc musimy skorzystać z poziomu drugiego. Jeśli tak to zrobiliśmy, możemy sobie teraz tutaj zamiast listy tej z poprzedniego punktu podpiąć to, co było w tym kroku. Więc pierwsza rzecz nam się udała, którą musieliśmy zamienić, czyli musieliśmy zamienić listę na tą, którą teraz właśnie odwróciliśmy. Drugą rzecz, którą musimy sobie tutaj zamienić, jest punkt początkowy tych linii, ponieważ tym razem będziemy korzystali ze słupów po prawej stronie, więc ten port wejściowy, z niego musimy skorzystać i dwa razy go tutaj połączyć. Widzimy, że gałęzie powstały. Widzimy, że wszystko jest tak, jak być powinno. Na koniec, jeśli to nam się udało, możemy sobie zrobić krótki test, czyli ja sobie tą geometrię gdzieś tutaj wrzucę. Cały skrypt sobie przesunę tak, żeby widzieć tylko wartości wejściowe i możemy zobaczyć, że zmieniając teraz te wartości, nasza rama się będzie zmieniała. Możemy sobie testować tak naprawdę tymi sliderami co jakiś czas, czy wszystko jest w porządku. Ja sobie przetestuję każdą wartość, żeby zobaczyć, czy wszystko właśnie jest spójne, czy wszystkie elementy podążają razem
a nie rozjeżdżają się, widzimy, że wszystko działa poprawnie. To by było tyle na dzisiaj. W kolejnym materiale pokażemy, jak całą tą konstrukcję przenieść do Revita. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego materiału, daj dzwoneczek i do usłyszenia w kolejnym wideo poradniku. Cześć!